Na najbliższy piątek i sobotę zaplanowano w Końskich obchody związane z 99. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. To niezwykła, bo 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i ona zacznie cykl przygotowań do obchodów stulecia niepodległej Rzeczypospolitej. Tym razem więc jeszcze obchodzimy ją tradycyjnie, czyli o 11.30 zapraszam mieszkańców miasta i gminy Końskie na spotkanie pod pomnikiem wdzięczności, gdzie po krótkim zaprezentowaniu tego, co zwiąże się z tym dniem, przemaszerujemy do kolegiaty na mszę w intencji ojczyzny. Pod pomnikiem wdzięczności, który znajduje się przy ulicy Piłsudskiego naprzeciw ekonomika, delegacje złożą znicze oraz wieńce, a następnie wszyscy w rytm nadany przez Miejską Orkiestrę Dętą przejdą do kolegiaty. Ciekawostką tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w Końskich jest uroczysta akademia, którą przygotowują uczniowie gimnazjum nr 2 przy ulicy Partyzantów. Widowisko pod tytułem Bo nie ma ziemi obiecanej, jest tylko ziemia przeznaczona rozpocznie się w piątek o godzinie 12.30 w szkole przy ulicy Partyzantów. Przyjść i zobaczyć akademię może każdy. Wiadomo, że w sobotę niepodległościowe obchody planują też samorządy. Radoszyc, Stąporkowa oraz Rudy Maleniecki. Ich programy zaprezentujemy Państwu wkrótce.